Wszyscy wiedzą, jak przydatny jest czosnek zimą podczas epidemii infekcji wirusowych lub bakteryjnych. Ale niewiele osób wie, jak czosnek jest przydatny oprócz leczenia grypy i przeziębienia. W tym filmie odkryjesz 13 nowych sposobów wykorzystania tej przyprawy, która jest bogata w substancje farmakologicznie czynne, mikro- i makroelementy, witaminy i przeciwutleniacze. Mianowicie, jak leczyć różne choroby czosnkiem, takie jak astma, choroby oczu, nadciśnienie, bóle uszu, trądzik i inne. Korzyści dla przewodu pokarmowego. Spożywanie ograniczonej ilości czosnku dziennie poprawi pracę przewodu pokarmowego i pomoże zapobiegać problemom trawiennym. Aktywne składniki tego warzywa działają kojąco na jelita, likwidują wzdęcia, łagodzą podrażnienia błony śluzowej oraz poprawiają proces trawienia. Czosnek przy cukrzycy. Ostrzegamy, cukrzyca to niebezpieczna i trudna do leczenia choroba. I niestety nie da się jej wyleczyć czosnkiem. Jednak ekstrakt z oleju czosnkowego, który jest sprzedawany w aptekach, pomaga zapobiegać negatywnym skutkom cukrzycy na cały organizm. Pogorszeniu stanu nerek, narządów układu sercowo-naczyniowego i nerwowego. Obniża poziom cholesterolu. Aktywny składnik alicyna zapobiega utlenianiu lipoprotein. To utlenianie może przekształcić się w miażdżycę, więc czosnek jest najlepszym sposobem, aby temu zapobiec. Osoby z wysokim poziomem cholesterolu we krwi mogą spożywać czosnek z mlekiem. Przydatny przy nadciśnieniu. Ta sama alicyna, o której mówiliśmy nieco wcześniej, działa rozszerzająco na naczynia krwionośne, co pomaga obniżyć ciśnienie krwi i działa jako ogólny tonik. Czosnek zapobiega również sklejaniu się płytek krwi. Wiadomo, że jest to główna przyczyna zawału serca i udaru mózgu. Leczenie problemów okulistycznych czosnkiem. Stężenie witaminy C, selenu i kwarcetyny sprawia, że czosnek jest przydatny w zwalczaniu infekcji oczu. Może również pomóc złagodzić obrzęki wokół oczu. Lekarstwo na ból ucha. Czosnek to dobrze znany naturalny antybiotyk, który skutecznie zabija grzyby, bakterie i wirusy. W przypadku infekcji ucha możesz zakropić świeżo wyciśniętym sokiem czosnkowym, zmieszanym w równych częściach z oliwą z oliwek. Przeciw pasożytom. Czosnek jest doskonałym lekarstwem na różne dolegliwości jelitowe, takie jak biegunka, czerwonka, nadmierne wzdęcia. Całkowicie niszczy patogenną mikroflorę jelitową, łagodząc stany zapalne i podrażnienia. Czosnek można bez obaw stosować przeciwko robakom. Prawie wszyscy wiedzą o zaletach czosnku w leczeniu przeziębienia i grypy, ale niewiele osób wie, jak i ile czosnku należy spożywać. Jeśli przy pierwszych objawach zjesz podczas obiadu dwa zmielone ząbki czosnku, stworzy to silną barierę dla infekcji. Korzyści i szkody czosnku dla skóry. Sok z czosnku ma doskonałe właściwości bakteriobójcze, dlatego możemy używać go do dezynfekcji ran, ale trzeba uważać. Może też podrażniać skórę, dlatego zachowaj najwyższą ostrożność podczas zabiegu. Użyj nie więcej niż 1/4 soku z czosnku na jedną część wody. Przeciw trądzikowi. Mieszanka czosnku, miodu, kurkumy i śmietany może zapobiegać rozwojowi trądziku, a także wygładzać blizny potrądzikowe. Leczenie astmy. Spożywanie 3 ząbków ugotowanego czosnku ze szklanką mleka codziennie przed snem zapobiegnie atakom astmy i pozwoli się zrelaksować. Ocet słodowy z tartym czosnkiem również zmniejszy ataki astmy. Korzyści seksualne. Na wypadek, gdybyś nie wiedziała, pomimo ostrego zapachu, czosnek ma właściwości afrodyzjakalne. Może więc pomóc w zwiększeniu męskiego libido. Korzyści z czosnku odkryto również w onkologii. Pomaga zmniejszyć ryzyko raka przewodu pokarmowego i piersi. Wszystko dzięki właściwościom zmniejszania stężenia substancji rakotwórczych w organizmie. Teraz już wiesz, jakie cudowne właściwości ma czosnek. Mamy nadzieję, że przekonaliśmy Cię do codziennego spożywania go, jeśli nie robiłaś tego wcześniej. Czy znasz inne sposoby wykorzystania tej przyprawy? Opowiedz nam w komentarzach o swoim doświadczeniu.